Dobry sentyment na rynkach kapitałowych utrzymuje się również podczas rozpoczęcia się sesji za oceanem. Mamy mniej więcej 1,5% wzrosty na indeksie Standard & Poor's 500. Natomiast jeżeli chodzi o rynek globalny, walutowy, to tutaj oprócz wzrostu aprecjacji walut wrażliwych na sentyment nie mamy zbyt wiele informacji, zbyt wiele zdarzeń na głównej parze walutowej. Cały czas jesteśmy w okolicach poziomu 1,08. Cały czas rynek nie może się zdecydować, czy ten wzrost apetytu na ryzyko jest korzystny dla euro-dolara, między innymi ze względu na fakt, iż zwiększa szanse na pozostawienie polityki monetarnej w strefie euro na niezmienionym poziomie, czy też jest niekorzystny dla głównej pary walutowej ze względu na większą szansę na kontynuowanie z kolei zacieśniania monetarnego w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o krajową walutę, to utrzymujemy te wzrosty, które były osiągnięte na początku dnia, gdzieś w granicach 4,45-4,46 za euro. Natomiast to, co warto zauważyć, to cały czas złoty jest słaby. Złoty jest słaby, gdy porównamy go z wyceną węgierskiej waluty. Dzisiaj węgierska waluta również wzmocniła się o około 6,7% do głównych walut, a to pokazuje, że krajowa waluta polski złoty nie wzmocnił się ze względu na jakąś poprawę odbioru tej sytuacji krajowej u nas, głównie związanej z obniżeniem ratingu, tylko i wyłącznie to odreagowanie jest efektem jednak poprawy globalnego sentymentu, no i ogólnie przepływu części kapitału do tych bardziej ryzykownych aktywów. Natomiast jeżeli sytuacja się pogorszy, no to jest spora szansa, że eurozłoty znowu będzie testował okolice 4,50, jak to miało miejsce również w ostatnich dniach.